Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach mówimy o dyspozytorni karetek w Płocku, wyniki budżetu obywatelskiego Mazowsza, a na koniec kolejny etap programu PKN Orlen Zdrowie dla Płocka. Jest chaos informacyjny w sprawie dyspozytorni na Mazowszu. W ciągu miesiąca służby wojewody przekazały 3 sprzeczne ze sobą informacje na temat ich przyszłości. Najnowsza mówi o pozostawieniu 5 z nich na terenie Mazowsza. Żadnej z nich nie będzie jednak w Płocku. Chaos informacyjny i sprzeczne doniesienia wokół tematu dyspozytorni karetek w Płocku. Jak już informowaliśmy, rząd planuje utrzymać w województwie 5 dyspozytorni. Jak się jednak okazuje, mowa o 2 jednostkach w Radomiu i Siedlcach i jednej w Warszawie. Oznacza to, że stacja pogotowia w Płocku przestałaby istnieć. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się radni województwa i władze pogotowia w Płocku. Od wielu miesięcy prowadzimy bój o to, aby utrzymać na Mazowszu 5 dyspozytorni, czyli pogotowia ratunkowego, czyli dyspozytornie w Płocku, Ostrołęce, Siedlcach, Radomiu i Warszawie. No, różne były koleje losu informacji przychodzących od wojewody mazowieckiego. Ostatnie były takie, że zostaną co najmniej na rok utrzymane te 5 dyspozytorni. Natomiast my wnioskowaliśmy o to, żeby 5 dyspozytorni w tak dużym województwie jak Mazowsze było utrzymane do roku 2027, na co prawo pozwala i ustawa o ratownictwie medycznym pozwala. Przypomnijmy, likwidacji dyspozytorni w Płocku i Ostrołęce sprzeciwili się radni województwa mazowieckiego i władze pogotowia. Nie kryli więc zadowolenia, kiedy 17 listopada stacje pogotowia otrzymały informację, że NFZ zamierza jednak aneksować dotychczasowe umowy z pogotowiem dotyczące pracy dyspozytorni na dotychczasowych zasadach. Niestety już 3 dni później, 20 listopada, mazowiecki oddział NFZ ogłosił konkurs na działalność ratownictwa, ale okres obowiązywania umów miał wynosić tylko od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku. Po medialnej burzy w tej sprawie 24 listopada bieżącego roku marszałek otrzymał od służby wojewody do zaopiniowania projekt planu działania ratownictwa medycznego. I tu kolejna informacja. Projekt ten zakłada, o co apelowali ratownicy i samorząd województwa, utrzymanie 5 dyspozytorni, ale ma to obowiązywać do końca marca 2021 roku i, co najciekawsze, w 3 lokalizacjach. 2 w Radomiu, 2 w Siedlcach, 1 w Warszawie. Przedstawiony do zaopiniowania projekt aktualizacji planu działania systemu państwowego ratownictwa medycznego dla województwa mazowieckiego w praktyce oznacza likwidację dyspozytorni medycznych w Ostrołęce i Płocku. No niestety okazało się w ciągu ostatnich godzin praktycznie, że znowu pomysł likwidacji wrócił. Teraz on się nie nazywa likwidacja, tylko zmiana miejsca stacjonowania i tak absurdalnie dyspozytornia płocka będzie w Radomiu, a dyspozytornia ostrołęcka będzie w Siedlcach, czyli wróciliśmy do punktu wyjścia. No jestem zdumiony, zdegustowany i wyrażam głęboki sprzeciw wobec takiego działania. Zarząd województwa negatywnie zaopiniuje program ratownictwa medycznego na najbliższy okres właśnie z powodu zupełnie nieracjonalnego likwidowania dyspozytorni w Płocku i w Ostrołęce. Sytuacja jest w dalszym ciągu bardzo dynamiczna. Będziemy o jej przebiegu Państwa informować. Poznaliśmy zwycięzców pierwszego budżetu obywatelskiego Mazowsza. W przyszłym roku do realizacji skierowanych zostanie 64 projekty. 7 z nich to projekty z subregionu płockiego. Są wyniki pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Zrealizowanych zostanie 64 inwestycji na terenie całego województwa. Wśród zwycięzców znalazły się także pomysły z Płocka i subregionu płockiego. Oddano na nie blisko 3000 głosów spośród 38 tysięcy wszystkich. Pozwoli to na realizację 7 z nich. To m.in. aktywne przejścia dla pieszych w Staroźlebach czy konserwacja sztandaru Szkoły Powszechnej w Sierpcu. Wśród zwycięskich projektów są także te z Płocka. Wygrały inicjatywy dotyczące budowy parkingu pogotowia przy ulicy Strzeleckiej oraz modernizacja wejścia głównego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Bardzo miło mi jest poinformować Was, że
Jest za nami już pierwsza edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza. Szczęśliwie zostały wybrane 63 projekty. Oczywiście mam na myśli te zarówno z puli ogólnowojewódzkiej, jak i z puli podregionalnej. Co to znaczy dla Płocka? To są bardzo dobre informacje dla Płocka i subregionu, ale gdybyśmy mieli się skupić tylko i wyłącznie na Płocku, to mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ te dwa projekty główne, za którymi trzymałem kciuki, przeszły i będą realizowane w 2021 roku. To bardzo ważne informacje. Zwycięskie projekty były oczekiwane przez mieszkańców Płocka od lat. Projekt, który został napisany przez ludzi związanych z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, również uzyskał odpowiednią ilość głosów i w przyszłym roku to zadanie, jakim jest renowacja czy przebudowa głównego wejścia do Szpitala Wojewódzkiego, również stanie się faktem. Zatem mamy w zasadzie 2 razy po 500 000 z tego projektu dla Płocka, dla płocczan i za to dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się i oddali głos na te projekty. Dziękuję bardzo. Szczegóły dotyczące wszystkich zwycięskich projektów można znaleźć na stronie bom.mazowia.pl. PKN Orlen startuje z kolejnym etapem projektu prozdrowotnego skierowanego do mieszkańców Płocka i okolic. Trwa projekt hashtag Zdrowie dla Płocka. PKN Orlen wystartował z kolejnym etapem kampanii. Mieszkańcom Płocka i okolic koncern udostępni specjalną infolinię. Dzwoniąc pod nią, mieszkańcy Płocka i okolic otrzymają bezpłatne konsultacje onkologiczne i pulmonologiczne. Hasło drugiego etapu to sprawdzam i odnosi się on głównie do zdrowia, o które należy zadbać. Bezpłatne konsultacje odbywają się pod numerem telefonu 22 431 23 50 infolinia pulmonologiczna i 22 546 33 77. Infolinia onkologiczna. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej zdrowiedlaplocka.pib-nio.pl. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.